Dzień dobry, Szanowni Państwo. Mam na imię Ania Pilc i mam zaszczyt zaprosić dzisiaj Państwa do świata Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Do świata wiedzy, do świata doświadczeń, ale przede wszystkim do świata ludzi. Zarówno mam tu na myśli wykładowców, jak i naszych słuchaczy, którzy to właśnie wspólnie tworzą ten program. My main goal in teaching Executive MBA is always to teach people to think, to analyze and therefore arrive at better solutions, more sustainable and if you like, more holistic way understandings of what it means when we talk about people management. So the key skills are strong analytic skills, and when we're looking at the sort of general spectrum of future work, those are the type of skills, thinking and high level of thinking is what we're going to need more and more. Another thing that we really need to get better at is to kind of combine different kinds of knowledges and understand that only that way we get the holistic picture, that the more we can collaborate with people who think differently and come from different backgrounds, the better we're going to be. Moja dotychczasowa kariera zawodowa związana jest z budownictwem inżynieryjnym. W ramach studiów oczekiwałem rozwoju tych umiejętności, na których bazuje moja wiedza praktyczna wykorzystywana w życiu zawodowym. Zarządzanie projektami, zarządzanie operacyjne, budowanie strategii firmy w oparciu o silne zasoby ludzkie. To właśnie coś, z czego poszukiwałem i w tych modułach znalazłem największą wartość. Dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu niewątpliwą wartością jest spotkanie ludzi z różnych branż, o różnych doświadczeniach, a także czerpanie wiedzy od wykładowców o globalnym zasięgu. Zajęcia to jest miks różnych rozwiązań. Jakby bazą są oczywiście podanie takiej dydaktycznej, podstawowej wiedzy, którą potem wykorzystuje się na zajęciach, pracując na realnych case'ach. Na realnych case'ach, którymi są jakimiś problemami dużych firm, mniejszych firm, których my gdzieś się spotkaliśmy i w normalnym życiu o nich gdzieś biznesowym wiedzieliśmy. I współpracujemy właśnie w grupach. Natomiast to, co jest ogromną wartością, jest tak, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi na rozwiązanie poszczególnych case'ów. To jest po prostu myślenie, to jest sposób wymiany poglądów między uczestnikami, wykorzystanie tej wiedzy bazowej czy jakichś narzędzi, które zostały nam podane, do tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Mój pracodawca ma świadomość tego, jaka to jest duża wartość dla mnie, a ta moja wiedza, którą ja tutaj zdobywam, jest dużą wartością też dla firmy, której pracuję, więc to są jakby taka sytuacja win-to-win. Mam też bardzo dużo już przypadków takich, że tą wiedzę, którą zdobyłem, udało mi się wykorzystać w mojej aktualnej pracy. W tej chwili mam takie bardziej globalne spojrzenie i myślenie na swoje obowiązki i na to, co chce firma osiągnąć. Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to prestiż sam w sobie. Studia prowadzone są w języku angielskim i przy współpracy z zagranicznymi wykładowcami już od ponad 20 lat. Zajęcia prowadzą wyłącznie wykładowcy praktycy, a tematyka zajęć jest rok do roku dostosowywana do potrzeb zmieniającego się rynku. A jak będzie wyglądał rozpoczynający się w październiku sezon 2022-2024? Zapraszam Państwa bezpośrednio do kontaktu ze mną lub też odsyłam na nasze strony internetowe www.wsb.pl.